Jaka jest twoja mama? Moja mama jest cudowna. Jakbym spróbował powiedzieć coś innego. Moja mama jest cudowna, jest kochana, bardzo, bardzo dbała o to, żebyśmy z bratem też podczas licznych nieobecności taty związanych z wyjazdami zawodowymi, bo go bardzo dużo w latach 80. w Polsce nie było, bo w Polsce pracy nie mógł znaleźć po Solidarności. Bardzo z wielkim oddaniem się nami zajmowała i dbała o to, żebyśmy mieli taki komfort i ciepło w domu i takie poczucie miłości i wsparcia, które dawało nam zawsze taką poduszkę, że niezależnie od tego później, co działo się w naszym życiu, to wiedzieliśmy z bratem, że u rodziców zawsze mamy schronienie, zawsze mamy dom, zawsze możemy wrócić. Niezależnie od tego, co się będzie działo, jak nas zakręty, to u nich jest zawsze bezpiecznie. I to jest coś, czego bardzo jakby im zazdroszczę jako sam teraz ojciec i bardzo bym chciał, żeby moja mania kiedyś miała takie poczucie, że niezależnie od tego, gdzie ją losy poprowadzą, że może wrócić, że ma dom. Ula jest mamą, która pokazuje Mani świat, uczy go obsługiwać, ale też nie wyręcza jej wtedy, kiedy Mania już powinna sama się z tym światem mierzyć. To jest taka bardzo odpowiedzialna relacja i też Mania bardzo ją lubi, w tym sensie lubi te relacje, tak? Ula bardzo potrafi tłumaczyć nawet najbardziej zawiłe rzeczy w tak jasny, prosty sposób, że Mania w końcu przyjmuje to do wiadomości i uznaje, że skoro mama tak mówi, to tak musi być. Mania nie mogła mieć lepszej mamy, ma najlepszą na świecie.